Jeszcze w sezonie wakacyjnym 2019, gdy mrągowski amfiteatr podczas największych naszych imprez pękał w szwach, nikt nie przypuszczał, że w tym roku festiwale mogą się nie odbyć. Powodem jest oczywiście epidemia koronawirusa. Mimo trudnej i niepewnej sytuacji, Mrągowo szykuje się do organizacji wydarzeń, a organizatorzy poszczególnych imprez są dobrej myśli. Smakuje w czosie woda. Jeżeli chodzi o największe imprezy w mieście, które odbywają się u nas, tak jak wszyscy dobrze wiemy, w miesiącach lipiec i sierpień, my nie planujemy odwołania żadnej z tych imprez. Jesteśmy ciągle w kontakcie z organizatorami i robimy wszystko, co możliwe, by imprezy zostały zorganizowane w terminie. Oczywiście nie zależy to od nas, zależy to od sytuacji w kraju, ale na dzień dzisiejszy wszystkie imprezy, które zostały zaplanowane, chcemy, żeby się odbyły. Pewnie zachowujemy się tak, jak i pozostali organizatorzy imprez, to znaczy monitorujemy rozwój sytuacji epidemicznej. No od tego będzie przede wszystkim zależało to, czy imprezy się odbędą, czy też nie. Przygotowujemy się do imprez. Wyłonione są firmy, które nagłaśniają imprezy, które będą zajmowały się ochroną imprezy masowych. Mamy zakontraktowane poszczególne zespoły, ale czekamy na rozwój sytuacji. Mimo iż imprezy wakacyjne nie są odwołane, to wydarzenia majowe nie odbędą się. Tegoroczną majówkę musimy zatem spędzić na przykład na balkonie albo kanapie. Szczytem szaleństwa może być spacer w parku czy w lesie lub jazda na rowerze.